Marzona Kawa, dzień dobry. Czas na niedzielny Tera Express na deser. Co przygotowaliśmy dla Państwa? Ikona mody i kina, zawsze elegancka, z czarującym uśmiechem na ustach. Każda rola Audrey Hepburn była sukcesem. Kochali ją widzowie i krytycy. Teraz powstanie film o jej życiu, a w legendę kina ma wcielić się Rooney Mara. Urodził się przed 400 laty, ale po dziś dzień pozostaje aktualne to, jak potrafi sportretować ludzką naturę. Molière, autor Szkoły żon czy Świętoszka, to najwybitniejszy mistrz teatralnej satyry. We Francji ten rok będzie jego rokiem. Każda z pań śmiało może obrosnąć w piórka i nie chodzi tylko o wieczorowe suknie na wielkie wyjścia. Ten dodatek pojawił się w modzie codziennej jako wykończenie mankietów, sukienek czy nogawek. Zatem jeśli ktoś zamierza dziś założyć coś z piórami, to może być pewny, że nikt nie będzie robił mu koło pióra, bo to hit tego sezonu. Papieru wieki temu produkowano chińskie zbroje, w Japonii na przykład ścianki działowe. Niejednego o tym materiale można dowiedzieć się w dusznikach zdroju, a konkretnie w Muzeum Papiernictwa. Podczas II wojny przez 2 lata wraz z rodziną ukrywała się w okupowanym przez Niemców Amsterdamie. Ich kryjówka została jednak odkryta. 15-letnia Anna Frank zmarła w obozie koncentracyjnym. Zespół śledczych i naukowców 6 lat badał, czy i kto wydał Żydów. Nowoczesne technologie i ich wpływ na życie człowieka. W Muzeum Fabryki w Łodzi swoje prace prezentuje artystka Daria Solar, która uczestniczyła w produkcji filmu Twój Vincent. A w naszej deserowej kuchni przepis na słodycz, którą po programie z pewnością chętnie przygotują Państwo w swojej kuchni. To przepyszne oponki serowe według przepisu pań z koła gospodyń wiejskich Nowaliki w Szulmierzu na Mazowszu. My do tych życzeń się dołączamy, a kolejne pyszne karnawałowe desery na pewno się jeszcze u nas pojawią. Za tydzień spotka się z Państwem Iga Lewko. Miłego wieczoru, do zobaczenia.